Boży łańcuch proroczy. Wykład 10. Ogień, lwy i wybawienie. Jak zauważyliście, tytuł naszego studium dzisiejszego wieczoru to Ogień, lwy i wybawienie. Jest to właściwie część druga tego, co rozpoczęliśmy na poprzednim studium. Zanim więc zaczniemy nasze studium, zechcemy prosić o błogosławieństwo Pana, gdy będziemy otwierać strony Jego Świętej Księgi. Proszę Was zatem, abyście skłonili wraz ze mną nasze głowy do modlitwy. Nasz Ojcze i nasz Boże, odważnie przystępujemy do tronu łaski, ponieważ przychodzimy w imieniu Jezusa. Przede wszystkim chcemy Ci podziękować za bycie z nami podczas pierwszych 9 wykładów. A teraz, gdy kończymy tę serię, prosimy o obecność Twojego Ducha Świętego poprzez służbę aniołów w bardzo szczególny sposób. Prosimy, Panie, abyś otworzył nasze umysły i serca, abyśmy przyjęli ziarno prawdy, abyś dał nam odwagę do mówienia prawdy takiej, jaka jest w Jezusie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za tych wszystkich, którzy oglądają transmisję na żywo. Dla tych, którzy będą oglądać to na YouTube, pobłogosław ich i otwórz ich umysły i serca. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wysłuchanie i odpowiedź na naszą modlitwę, ponieważ prosimy w drogim imieniu Jezusa. Amen. Cóż, zacznijmy od przypomnienia proroczego łańcucha, którym zajmowaliśmy się podczas ostatnich 9 sesji. Macie to w Waszych materiałach i chcę skorzystać z okazji, aby wspomnieć dla tych, którzy będą to oglądać w transmisji na żywo, a także na YouTube, że jest dostępny konspekt, gdzie te wykłady są w formie drukowanej, abyście mogli sobie zwizualizować, o czym tutaj rozmawiamy. Ci, którzy uczestniczyli na miejscu, otrzymali materiały z pełnym wykładem. Zachęcam zatem tych, którzy oglądają transmisję na żywo, a także tych, którzy będą oglądać to na YouTube, tych, którzy nabędą DVD, abyście zdobyli również konspekt do tych zajęć. Przyjrzyjmy się teraz proroczemu łańcuchowi. Przede wszystkim mamy Babilon od roku 605 do 539 przed naszą erą. Następnie mamy Medo-Persję od 539 do 331 przed naszą erą. Następnie mamy Królestwo Grecji od 331 do 168 przed naszą erą. Następnie mamy Cesarstwo Rzymskie, które jest zjednoczonym imperium od roku 168 przed naszą erą do 476 naszej ery. A potem Cesarstwo Rzymskie zostaje podzielone, a podziały mają miejsce przede wszystkim między rokiem 476 a rokiem 538. A potem po podziale Cesarstwa Rzymskiego macie mały róg, który reprezentuje papiestwo rzymskokatolickie. I ten mały róg rządzi przez 1260 lat. A 1260 lat kończy się w roku 1798, kiedy to papiestwo zostało poddane ograniczeniom i papiestwo otrzymało ranę od miecza władzy cywilnej. A potem, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ten mały róg otrzymał śmiertelną ranę, odkryliśmy, że inna bestia powstała z ziemi. I ta bestia z ziemi, jak to już studiowaliśmy, reprezentuje Stany Zjednoczone Ameryki. Bestia, która ma dwa rogi jak baranek, ale na końcu mówi jak smok. A gdzie teraz jesteśmy w łańcuchu proroczym? W tej chwili jesteśmy w okresie wytchnienia, gdzie nie ma prześladowań. Teraz żyjemy w końcowych etapach, gdy papiestwo jest powstrzymywane i ma ranę od miecza. Mocno w to wierzę, jak widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Rzymie, co się dzieje w ONZ itp., że jesteśmy w ostatniej fazie tego okresu wytchnienia, tego okresu pokoju. Kolejnym wydarzeniem w dramacie, zgodnie z tym, co studiowaliśmy, będzie, gdy ta bestia z ziemi, która ma dwa rogi jak baranek, i oczywiście oznacza to wolność obywatelską i religijną, która jest oparta na fundamencie rozdziału Kościoła i państwa. I stanie się wreszcie tak, że ta bestia z ziemi zaprzeczy swojemu wyznaniu i będzie mówić jak smok. Innymi słowy, będzie mówić, iż rzekomo wierzy w wolność obywatelską i religijną, że wierzy w rozdział Kościoła i państwa, ale w praktyce zaprzeczy temu, co twierdzi, że wierzy i praktykuje. Jesteśmy zatem teraz w czasie bezpośrednio przed zagojeniem śmiertelnej rany,
i gdy papiestwo zostanie uwolnione z niewoli. I wtedy zauważamy te trzy wydarzenia, które studiowaliśmy w naszej pierwszej części zeszłego wieczora. A mianowicie, że gdy wszystkie przypadki zostaną rozstrzygnięte na sądzie, wtedy nastąpi zakończenie czasu próby dla ludzkości. Nie będzie już możliwości zmiany stron. A potem nadejdzie czas ucisku, jakiego jeszcze nigdy nie widziano w historii świata. Bóg wycofa swojego ducha z ziemi, a serce człowieka może być bardzo okrutne, kiedy jest pozbawione ducha Bożego. A potem czas ucisku wreszcie dobiegnie końca. Czas ucisku dla ludu Bożego dobiegnie końca, kiedy Jezus przyjdzie na obłokach nieba ze wszystkimi Jego świętymi aniołami, aby wybawić Jego resztkę od wyroku śmierci, który został ogłoszony przeciwko Nim. To jest proroczy łańcuch, który znajdujemy w Piśmie Świętym. To nie jest mój wynalazek. Dokładnie przestudiowaliśmy wszystkie te wydarzenia. Przypomnijmy teraz kilka szczegółów o bestii z rogami jak u baranka, która mówi jak smok. Wyraźnie zidentyfikowaliśmy tę moc jako Stany Zjednoczone Ameryki. Zauważyliśmy, że dwa rogi reprezentują wolność cywilną i religijną, oparte na idei rozdziału Kościoła i państwa. Kościół to była wolność religijna, a państwo to byłaby wolność cywilna. Te zasady o rozdziale Kościoła i państwa są wyraźnie podane w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Te zasady wolności cywilnej i religijnej, rozdziału Kościoła od państwa, znajdują się w pierwszej poprawce. Innymi słowy, dwa rogi jak u baranka znajdują się w jednym z dokumentów założycielskich Stanów Zjednoczonych. Jak pamiętacie, studiowaliśmy, że ta bestia z ziemi zrobi wszystko, co w jej mocy, aby przywrócić tron dla bestii, która otrzymała śmiertelną ranę, dla bestii, która została wysłana do niewoli. Pozwólcie, że przypomnę najważniejsze punkty. Zauważyliśmy, że ta bestia z ziemi przemówi jak smok. I zauważyliśmy, że smok reprezentuje szatana działającego przez jaką moc? Szatana działającego przez Rzym. Zauważyliśmy również, że ta bestia z ziemi będzie wykonywać władzę pierwszej bestii. Zauważyliśmy, że zrobi wszystko w obecności pierwszej bestii. Zasadniczo oznacza to dosłownie w imieniu pierwszej bestii. Nakaże wszystkim oddawać cześć pierwszej bestii. Stworzy obraz pierwszej bestii i wymusi znamię pierwszej bestii. Zatem zauważcie, że druga bestia, ta bestia z ziemi reprezentująca Stany Zjednoczone, będzie tak naprawdę narzędziem w przywracaniu wolności papiestwu z niewoli i przywróceniu papiestwu miecza władzy cywilnej. I widzimy znaki, że to dzieje się w naszych czasach. Przypominają nam się dwie pierwsze klauzule pierwszej poprawki do Konstytucji. Pierwsze dwie klauzule pierwszej poprawki dotyczą wolności religijnej. Ostatnia klauzula pierwszej poprawki dotyczy wolności cywilnej. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na dwie pierwsze klauzule pierwszej poprawki do Konstytucji. Oto co jest napisane. Kongres nie uchwali żadnego prawa. Kongres tworzy prawa, prawda? Kongres nie uchwali żadnego prawa ustanawiającego co? Religię. Lub zabraniającego swobodnego praktykowania takowej. Innymi słowy, pierwsza poprawka do Konstytucji zakazuje Kongresowi tworzenia prawa, które ustanowiłoby wszelkie obrzędy religijne i zabrania Kongresowi tworzenia jakichkolwiek przepisów, które zabraniałyby ludziom swobodnego praktykowania religii. Pierwsza nazywa się klauzulą ustanowienia, druga nazywa się klauzulą swobodnego praktykowania. Zatem w zasadzie oznacza to, że Kongres nigdy nie mógłby napisać prawa, które wymuszałoby przestrzeganie niedzieli lub zakazywałoby przestrzegania sabatu, ponieważ oznaczałoby to ustanowienie niedzieli i zakaz swobodnego praktykowania sabatu. A jednak proroctwo mówi nam, że Stany Zjednoczone, mimo że zachowają obie pierwsze klauzule pierwszej poprawki, to zaprzeczą im w praktyce.
Otóż mamy w pierwszej poprawce nie tylko gwarancję wolności religijnej, zakazując Kongresowi ustanawiania religii lub zabraniania swobodnego praktykowania religii, ale pierwsza poprawka gwarantuje również to, co reprezentuje drugi róg. Gwarantuje pełną wolność obywatelską. Zwróćcie uwagę na trzecią klauzulę pierwszej poprawki. Przeczytam ją teraz w całości. Kongres nie uchwali żadnego prawa ustanawiającego religię lub zabraniającego swobodnego praktykowania takowej, a teraz będą prawa cywilne, ani praw ograniczających wolność słowa. Czy to jest prawo cywilne? Z pewnością tak. Albo prasy. Czy wolność prasy to też jest prawo cywilne? Z całą pewnością tak. Lub prawo ludu do pokojowych zgromadzeń, czy to jest prawo cywilne? Tak. I wnoszenie do rządu petycji o naprawę krzywd. W zasadzie oznacza to, że jeśli ktoś wyrządzi ci niesprawiedliwość, masz prawo odwołać się do rządu, aby rząd oddał ci sprawiedliwość i naprawił wszystko jak należy. Czy to jest prawo cywilne? Z pewnością tak. A zatem pierwsza poprawka do Konstytucji gwarantuje wolność religijną i gwarantuje co? Wolność cywilną. Zapytam was, czy istnieje rozdział między Kościołem a państwem w pierwszej poprawce? Tak, ponieważ Kongres ma zakaz tworzenia praw religijnych, czy to przez ustanowienie religii, czy to zabraniając swobodnego praktykowania religii. Jesteście ze mną, czy nie? W naszym poprzednim studium, a tak przy okazji wspomnę jeszcze o tym, zanim porozmawiamy trochę o naszym ostatnim studium. Gdyby Kongres miał napisać prawo egzekwujące przestrzeganie niedzieli i zakazujące zachowywania sabatu, to zapytam was, czy wpłynęłoby to na nasze prawa obywatelskie? Czy wpłynęłoby to na naszą wolność słowa? Co zrobiłby rząd, gdybyście się temu sprzeciwili? Bylibyście prześladowani. Czy wpłynęłoby to na wasze prawo do publikacji w telewizji i radiu, w gazetach itp.? Waszych poglądów sprzecznych z poglądami prawa? Oczywiście. Czy wpłynęłoby to na waszą wolność zgromadzeń w święty sabat? Zostalibyście zmuszeni, aby chodzić do kościoła w niedzielę. Czy wówczas rząd powiedziałby, nie rozpatrzymy waszych skarg, ponieważ jesteście prześladowani za nieprzestrzeganie niedzieli? Zapytam was, kiedy pierwsze dwie klauzule pierwszej poprawki są naruszone, to czy trzecia klauzula też zostaje naruszona? Tak. Kiedy rząd zaangażuje się w religię, ostatecznie ludzie tracą również swoje prawa obywatelskie, co jest trzecią klauzulą pierwszej poprawki. Mam nadzieję, że rozumiecie tego znaczenie. Spójrzmy teraz na wspólne mianowniki tego, co studiowaliśmy ostatnio. Zauważyliśmy, że we wszystkich perspektywach, w których mamy koniec czasu próby, ucisk, powtórne przyjście Chrystusa i wybawienie ludu Bożego, mamy sześć wspólnych mianowników. Po pierwsze, mamy wierną resztkę. Po drugie, mamy wrogów resztki. Po trzecie, resztka przechodzi ciężki czas ucisku z powodu prześladowania ze strony ich wrogów. W tym czasie udręki wiara resztki zostaje poddana czemu? Ciężkiej próbie. Czy Bóg natychmiast odpowiada na prośby Jego ludu o wybawienie? Nie, jest opóźnienie w interwencji Boga w celu wybawienia. Ale ostatecznie, w końcu, po opóźnieniu, Bóg co? Bóg interweniuje i wybawia swój lud. I zauważyliśmy to na kilku przykładach wczoraj wieczorem. Ale teraz chcemy przyjrzeć się kilku innym historiom, które ilustrują tę samą sekwencję wydarzeń. I chcemy spojrzeć na Daniela 3. I nie będziemy studiować wszystkiego w Daniela 3. Nie mamy na to czasu. Ale chcę, żebyście zobaczyli, kiedy będziemy studiować Daniela 3, co się dzieje, kiedy władza cywilna ustanawia religię. Ta historia zilustruje zatem, co się stanie, gdy pierwsza klauzula pierwszej poprawki zostanie naruszona. Natychmiastowym rezultatem są prześladowania. Kiedy władza cywilna zaangażuje się w egzekwowaniu praktyk religijnych, rezultatem jest automatycznie, ostatecznie prześladowanie. Daniela 3, innymi słowy, jest żywą ilustracją tego, co się dzieje, gdy władza cywilna narusza klauzulę ustanowienia pierwszej poprawki do Konstytucji. Daniela 3 to tak naprawdę mały model tego, co się stanie przy końcu czasu. To lokalny, dosłowny model tego, co się wydarzy globalnie i duchowo przy końcu czasu.
Zapytam was, czy Nebuchodnozor przez jakiś czas żył jak bestia? Tak, przez 7 lat żył jak bestia. Kolejne pytanie, czy wzniósł posąg, wizerunek? Tak, wzniósł posąg. Czy ten wizerunek był na cześć jego samego i jego królestwa? Oczywiście, że tak. Czy rozkazał wszystkim oddawać cześć posągowi? Z pewnością tak. Czy wydał wyrok śmierci na tych, którzy by nie oddali pokłonu posągowi? Czy to brzmi znajomo? Czy kiedykolwiek czytaliście Apokalipsę 13? Musieliście, skoro przychodziliście tu na te wykłady. Czy w 13 rozdziale Apokalipsy mamy bestię? Tak. Czy bestia ustanawia wizerunek? Tak. Czy nakazuje wszystkim oddawać pokłon obrazowi bestii? Oczywiście. Czy jest napisane, że kto nie odda pokłonu obrazowi bestii zostanie zabity? Oczywiście. Ale w Daniela 3 mamy do czynienia z dosłownym małym obszarem geograficznym. Mamy do czynienia z dosłownym Babilonem. Mamy do czynienia z dosłownymi Żydami. Przy końcu czasu mamy do czynienia z duchowym Babilonem, który jest globalny. A lud Boży to nie tylko 3 osoby, ale wszyscy z Bożego ludu resztki. W skali globalnej na całym świecie. Czy rozumiecie zasadę? Spójrzmy teraz na tę historię z Daniela 3. Udajcie się ze mną do Daniela 3:15. Wszyscy wiecie, że Nabuchodnozor wzniósł posąg, rozkazał wszystkim, aby oddali cześć posągowi pod groźbą śmierci. I było 3 młodzieńców, to jest resztka, którzy powiedzieli, nie będziemy oddawać pokłonu wizerunkowi, który został ustanowiony przez bestię, że tak powiem. Zatem król jest bardzo wściekły. I zwróćcie uwagę, co on mówi w Daniela 3:15. Słowo kluczowe, jak się przekonamy, to wybawić. Nie zapomnijcie, wybawić. Pamiętacie Daniela 12:1? W tym czasie, kiedy lud Boży jest prześladowany przez Króla Północy, Michał powstaje, by ich chronić, jak jest napisane. Lud Boży będzie co? Wybawiony. Każdy, kto został znaleziony zapisany w księdze. Zapamiętajcie to słowo, ponieważ Daniela 3 i Daniela 6 ilustrują Daniela 12:1. Daniela 12:1 to globalne spełnienie z Daniela 3 i z Daniela 6. Zwróćcie uwagę na werset 15. Król mówi, jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A teraz zauważcie jego pytanie. A kim jest ten Bóg, który by was, co? Wybawił z mojej ręki? Czy słowo wybawić jest słowem kluczowym? Bestia wznosi swój wizerunek i wydaje dekret oddawania czci. Mówi, jeśli się nie pokłonisz, to jaki Bóg wybawi cię z moich rąk? Warto zauważyć odpowiedź hebrajskich młodzieńców. Znajdujemy to w wersetach 16-18. Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi mówiąc, Nabuchodnozorze, nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli tak ma być, nasz Bóg, któremu służymy, może nas. Znowu kluczowe słowo, użyte tylko w 3 rozdziałach Daniela. Daniela 3, Daniela 6 i Daniela 12:1 muszą być ze sobą powiązane. Zatem zauważcie, że mówią oni, jeśli tak ma być, nasz Bóg, któremu służymy, może nas wybawić z rozpalonego pieca ognistego. I on co? Znowu to słowo wybawi. Wybawi nas z twojej ręki, o królu. Ale oni nie są zarozumiali, tak bardzo kochają Pana, że są gotowi oddać swoje życie. Mówią więc, jeśli zaś nie, to wiedz, o królu, że my nie służymy twoim Bogom, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Czy resztka jest w niebezpieczeństwie? Tak, i to bardzo. Czy grozi im wyrok śmierci? Z pewnością tak, ponieważ władza cywilna ustanowiła praktykę religijną. Czy te osoby są skazane na utratę największego prawa obywatelskiego, jakim jest życie? Oczywiście. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na księgę Daniela 3:25. Ktoś wchodzi do pieca, aby wybawić tych młodzieńców. Zwróćcie uwagę, Daniela 3:25. Król Nabuchodnozor zagląda do pieca i nagle widzi nie 3 osoby, ale 4. Jest tam napisane, spójrzcie, widzę 4 rozwiązanych mężów, chodzących pośród ognia, nie ma na nich żadnej szkody, a wygląd 4 podobny jest do Syna Boga. Zauważcie, że niektóre współczesne przykłady mówią Syn Bogów. Że niby król myślał, że był to jeden z wielu bogów. Nie. Faktem jest, że duch proroctwa mówi nam, że Daniel opisał Nabuchodnozorowi, jak wygląda Syn Boga.
Nabuchodnozor wiedział, że to nie był po prostu syn jednego z bogów. Był to syn Boga. Ale teraz chcę, żebyście zauważyli coś bardzo interesującego. Kto wybawia w Daniela 12:1? To Michał wybawia. A kim jest Michał? On jest archaniołem, który wybawia. Otóż, chociaż tutaj jest napisane, że ten jeden, który jest w piecu, jest synem Boga, chcę, żebyście zwrócili uwagę na werset 28. Nabuchodnozor przemówił, mówiąc, to jest po wyjściu z pieca. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła. Chwileczkę, kim więc był ten syn Boga? Aniołem. Którym aniołem? Michałem archaniołem. Jesteście ze mną czy nie? Ten sam Jezus, który wybawił ich z pieca, również wybawił lud Boży według Daniela 12:1 przy końcu czasu. Jest zatem napisane, posłał swojego anioła, zwróćcie uwagę na to słowo, i wybawił swoje sługi, którzy mu zaufali, zauważcie, którzy mu zaufali i odmienili słowo króla i wydali swoje ciała, że nie będą służyć ani kłaniać się żadnemu Bogu oprócz swojego Boga. I teraz Nabuchodnozor wydaje bezzasadny dekret. Nabuchodnozor powie, odtąd każdy będzie musiał szanować Boga tych trzech młodzieńców, a jeśli nie, zostaną posiekani na kawałki, a ich domy zostaną całkowicie zburzone. Czy to był uzasadniony dekret? Nie, bo władza cywilna nie może ci zabronić czcić prawdziwego Boga, ani nie może zmusić cię do oddawania czci fałszywym Bogom. Nie może mieć nic wspólnego z religią. Zwróćcie teraz uwagę, co mówi król w Daniela 3:28 i przeczytamy również werset 29. Nabuchodnozor przemówił mówiąc, błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, teraz uwaga na to, który posłał swojego anioła i co? Jakie jest znowu słowo kluczowe? I wybawił swoje sługi, którzy mu zaufali. Zauważcie, że chodzi o to, że ufali mu bezgranicznie i odmienili słowo króla i wydali swoje ciała, że nie będą służyć ani kłaniać się żadnemu Bogu oprócz swojego Boga. Zwróćcie teraz uwagę, że wydaje on dekret. Dlatego wydaję dekret, że każdy lud, naród lub język, który wypowie cokolwiek przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, zostanie rozsiekany na kawałki, a jego dom zostanie uczyniony kupą gruzu, ponieważ nie ma żadnego innego Boga, który może wybawić jak ten. Jak myślicie, jakie jest kluczowe słowo w całym tym fragmencie? Wybawić. Bóg jest Bogiem, który wybawia swoją resztkę od pewnej śmierci. Jego resztkę, której wiara została ciężko wypróbowana. Zwróćcie teraz uwagę na list do Hebrajczyków 11:33-34. Jaki był sekret tych trzech młodzieńców? Dlaczego byli tak stali i niewzruszeni? Zauważcie, że już czytaliśmy, że zaufali swojemu Bogu. To znaczy, że wierzyli w Boga. Zwróćcie uwagę, że list do Hebrajczyków 11:33-34 do tego nawiązuje. Zawiera długą listę bohaterów wiary i wtedy znajdujemy te słowa. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. A teraz zauważcie, co oni czynili. Którzy przez wiarę, to oznacza zaufanie, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli, co? Przez wiarę zamknęli paszczę lwom i przez wiarę, co jeszcze zrobili? Zgasili moc ognia. Co zatem mieli ci trzej młodzieńcy, kiedy przeszli przez tę próbę nad bestią i wizerunkiem, nakazem oddawania czci i wyrokiem śmierci? Zaufali Bogu, mieli wiarę w swojego Boga. Zgodnie z tym i oswoili ogień i zamknęli paszczę lwom. Czy mamy wszystkie wspólne mianowniki w tej historii? Czy jest wierna resztka? Tak, trzej młodzieńcy. Czy są wrogowie resztki? Oczywiście, król i jego doradcy. Czy resztka przeżywa ciężki czas ucisku? Tak. Czy stanęli przed wyrokiem śmierci? Czy to była dla nich próba pełna prawdziwej udręki? Z pewnością tak. Czy Bóg zwlekał z wybawieniem ich? Czy Bóg mógł ich wybawić, tak aby nie musieli zostać wrzuceni do pieca? Czy Bóg zwlekał z wybawieniem ich? A wiecie dlaczego? Ponieważ gdyby nie wrzucono ich do pieca, całe Królestwo Babilońskie nie widziałoby, jak wielki był Bóg, który ich wybawił. Zatem Bóg pozwoli, aby Jego lud przeszedł przez czas ucisku na końcu czasu, aby Jego chwała jaśniała, kiedy w końcu wybawi swój lud od pewnej śmierci.
Zapytam was, czy zostali wybawieni po okresie opóźnienia? Z pewnością zostali wybawieni. Przejdźmy teraz do innej historii w Księdze Daniela, która ilustruje drugą klauzulę pierwszej poprawki. Przypadek, kiedy swoboda wyznawania religii jest zabroniona. Widzicie, w Daniela 6 mamy podobną historię do Daniela 3, ale tu król nie ustanawia religii. Tu król zabrania swobodnego wyznawania religii, co jest drugą klauzulą pierwszej poprawki do Konstytucji. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, czego dotyczy ten bój. Daniela 6:5. Pamiętacie, jaki jest tekst Księdza Apokalipsy, który mówi, że smok rozgniewał się na kobietę i odszedł, aby wszcząć wojnę z resztką jej potomstwa, która co? Która przestrzega przykazań Bożych. Ostateczny konflikt dotyczy posłuszeństwa przykazaniom Bożym i nieposłuszeństwa przykazaniom Bożym i czczeniem Boga lub czczeniem bestii. Czy zatem konflikt w czasie końca dotyczy prawa i czci? Prawo i kult? Zwróćcie teraz uwagę na to, co znajdujemy w Daniela 6:5. Wtedy ci mężowie, doradcy króla, powiedzieli, nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciwko temu Danielowi, chyba że znajdziemy coś przeciw niemu odnośnie czego? Prawa jego Boga. Ten facet przestrzega prawa Bożego i z tego powodu musimy go dopaść. Zwróćcie teraz uwagę na wersety 7-9. Tutaj król ustanawia prawo. Przy okazji, on przyjmuje rady swoich doradców. Widzicie, w tych historiach to doradcy są niebezpieczni, ponieważ zwodzą władzę cywilną do zrobienia tego. A dzisiejsi królowie ziemi dobrze by zrobili, gdyby posłuchali tego, co teraz mówię. Bo system religijny papiestwa wydaje się chcieć tego, co najlepsze dla królów świata. Ale pozwólcie, że wam powiem, papiestwo chce po prostu ponownie przejąć tron, władzę nad światem. Nie mają wcale miłości dla władz cywilnych świata, bez względu na to, jak bardzo cywilne potęgi świata myślą, że papiestwo ich kocha. Zatem jest napisane, wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy naradzili się wspólnie, aby ustanowić zarządzenie królewskie i uczynić surowy dekret. Mówią tu do króla, że kto będzie prosił jakiegokolwiek boga lub człowieka przez 30 dni, za wyjątkiem ciebie, o królu, ten zostanie wrzucony do lwiej jamy. Zatem król Dariusz podpisał spisany dekret. Mówi sobie, ależ ci faceci naprawdę mnie kochają. Nikt nie może o nic prosić, ani człowieka, ani boga przez 30 dni. Zapytam was, czy król ustanawia praktykę religijną? Nie, on zabrania ludziom zwracania się do ich Boga. Zabrania swobodnego praktykowania religii. Jesteście ze mną czy nie? On nie mówi, musicie się modlić w ten sposób. Nie, on mówi, nie możecie się modlić do żadnego Boga przez okres 30 dni. To jest druga klauzula pierwszej poprawki. Zakaz swobodnego wyznawania religii. Co zrobił Daniel, kiedy wydano dekret zakazujący mu modlić się do jego Boga? Zwróćcie uwagę, co jest napisane w Daniela 6:10. A gdy Daniel dowiedział się, że to pismo zostało podpisane, poszedł do domu, a w swojej górnej komnacie, mając okno otwarte w stronę Jerozolimy, padał na swoje kolana 3 razy w ciągu tego dnia i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to miał w swoim zwyczaju od wczesnych dni. Daniel mógłby powiedzieć, nie ma co ich drażnić. Nie ma powodu, aby ich naprawdę denerwować. Po prostu zamknę okna. Nie ma mowy. Nie był poprawny politycznie. Powiedział, ten dekret jest bezprawny. Przy okazji Daniel przestrzegał wszystkich praw cywilnych, Medów i Persów. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Medowie i Persowie ogłosili prawo, które pogwałciło jego sumienie. Jesteście ze mną czy nie? Dlatego powinniśmy przestrzegać wszystkich praw cywilnych, z wyjątkiem przypadków, w których prawo cywilne jest sprzeczne z naszymi przekonaniami religijnymi. Zatem jest napisane, że Daniel modlił się, a jego wrogowie oczywiście patrzyli. Zwróćcie uwagę na Daniela 6, od 14 do 23. O, ci ludzie idą teraz do króla i mówią mu. O królu, znaleźliśmy Daniela modlącego się, praktykującego swoją religię, a ty powiedziałeś, że nikt nie może swobodnie praktykować swojej religii. Więc musisz egzekwować prawo. Werset 14. A król, gdy usłyszał te słowa, był wielce zasmucony. Czy zdał sobie sprawę, że został oszukany? O tak. Ale było już za późno. I skłonił swe serce do Daniela, aby co?
O, oto słowo kluczowe, aby go wybawić. I starał się aż do zachodu słońca, aby go wybawić. Zatem król nakazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Lecz król przemówił, mówiąc do Daniela: Twój Bóg, któremu służysz nieustannie, on cię... Wow, myślę, że wybawienie jest tutaj głównym tematem. Zatem mówi: Twój Bóg, któremu służysz nieustannie, on cię wybawi. Wtedy król wstał bardzo wcześnie rano i udał się pośpiesznie do lwiej jamy. A gdy przybył do jamy, zawołał żałosnym głosem do Daniela: Danielu, sługo Boga żywego, czy Twój Bóg, któremu służysz nieustannie, widzicie, macie tu element wiary, zaufanie Bogu, czy Twój Bóg, któremu służysz nieustannie, mógł co zrobić? Znowu to samo, wybawić cię od lwów? Wtedy Daniel powiedział królowi: O królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego, co? Anioła. Kto zatem jest wybawicielem? Archanioł Michał. W ognistym piecu? Anioł. U Jakuba. Pamiętacie historię Jakuba? Anioł, który jest Bogiem, tak przy okazji. Zatem to anioł wybawia. Zatem jest napisane jeszcze raz, werset 20. A gdy przybył do jamy, zawołał żałosnym głosem do Daniela. Król przemówił, mówiąc do Daniela: Danielu, sługo Boga żywego, czy Twój Bóg, któremu służysz nieustannie, mógł wybawić cię od lwów? Wtedy Daniel powiedział królowi: O królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Także nie wyrządziły mi krzywdy, gdyż okazałem się być niewinny w jego oczach. Również przeciwko Tobie niczego złego nie uczyniłem. Byłem godny zaufania przed Bogiem i przed władzą cywilną. Werset 23. Wtedy król bardzo się z niego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. Zatem wyciągnięto Daniela z jamy i nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia. A teraz zauważcie, jaki był powód. Ponieważ co? Ponieważ wierzył w swojego Boga. Ufał, miał wiarę w tej próbie. Chcę, żebyście to zapamiętali. Wrócimy do tego. A teraz król Dariusz wydaje dekret, który znowu jest bezzasadny. Ale to są pogańscy królowie. Usiłują robić to, co najlepsze, zgodnie z wiedzą, którą posiadają. Zwróćcie uwagę, werset 25. Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów i języków, które mieszkają na ziemi: pokój wam niech się rozmnoży. Wydaję dekret, aby w każdym państwie mojego królestwa drżano i bano się Boga Daniela, gdyż jest on Bogiem żywym i trwa na wieki. Jego królestwo nie zostanie zniszczone, a jego panowanie będzie trwać do końca. A teraz zauważcie, on co robi? Znowu to samo. On wybawia i ratuje, i czyni znaki i cuda tak na niebie, jak i na ziemi. Który? Chyba wybawienie jest tu głównym tematem, prawda? Zatem jest napisane, który wybawił Daniela z czego? Z mocy lwów. Zatem zadam wam pytanie, czy w tej historii jest jakaś wierna resztka? Kto to jest? Daniel. Czy ma wrogów? O tak, w szczególności doradców króla. Czy Daniel przechodzi przez czas ucisku? Jak sądzicie, czy wrzucenie do jamy pełnej lwów to czas ucisku? Głodnych lwów, bo Biblia mówi, że spiskowcy zostali wrzuceni do lwiej jamy i zanim dotarli na dno jamy, lwy już miały ucztę stulecia. Były więc bardzo głodne. To była próba wiary Daniela, aby stanąć po stronie Boga. Wiedząc, że zostanie wrzucony do lwiej jamy, zapytam was, czy Bóg opóźnił wybawienie Daniela? Opóźniał całą noc. Ale czy Bóg ostatecznie interweniował i wybawił Daniela od swoich wrogów? Oczywiście. Przyjrzyjmy się teraz Księdze Estery. Bardzo interesująca księga. Kryzys znowu dotyczy prawa i oddawania czci. To nie jest konflikt przy końcu czasu. Moi drodzy, to nie jest ISIS. To tylko odwrócenie uwagi. Wszyscy patrzą na ISIL i na terrorystów. Nie mówię, że terroryzm jest w porządku, lub wysadzenie siebie w powietrze jest w porządku. To barbarzyński czyn, ale chodzi mi o to, że proroctwo nie spełnia się tam. Proroctwo spełnia się w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych. A ludzie nie mogą tego zobaczyć, ponieważ patrzą tam, zamiast patrzeć tutaj. Jakie były kwestie sporne w czasach Estery? Estery 3, od 1 do 3. To wiąże się z oddawaniem czci.
Po tych wydarzeniach król Asferzus uczynił wielkim Hamana, syna Hamedaty, Agagitę, wywyższył go i umieścił jego tron ponad wszystkimi książętami, którzy byli przy nim. A wszyscy słudzy króla, którzy stali w bramie królewskiej, klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon. Dlaczego oddawali pokłon Hamanowi? Dlaczego klękali przed nim? Tak bowiem rozkazał co do niego król. Czy to władza cywilna wydająca rozkaz, aby kłaniać się człowiekowi? Oczywiście. Czy Mordochaj był wiernym Żydem? Z pewnością tak. Zwróćcie więc uwagę, co jest dalej. Ale Mordochaj co? Nie klękał przed nim, ani nie oddawał mu pokłonu. Dlatego też słudzy króla, którzy stali w bramie królewskiej, powiedzieli do Mordochaja, czemu przekraczasz rozkaz króla? Zapytam was zatem, czy Mordochaj łamie prawo cywilne? Tak. Czy prawo cywilne nakazuje pokłonić się temu człowiekowi? Tak. Czy Mordochaj łamie prawo cywilne? Tak. Bo z czym to jest sprzeczne? Jest to sprzeczne z przekonaniami jego sumienia. A kiedy władza cywilna ustanowi prawa, które są sprzeczne z twoim sumieniem, masz prawo do nieprzestrzegania prawa cywilnego, ale w przeciwnym razie musisz przestrzegać prawa cywilnego. Masz prawo być nieposłusznym tylko wtedy, gdy koliduje ono z twoimi przekonaniami religijnymi. Kiedy Haman odkrywa, że Mordochaj się przed nim nie kłania, jest pełen wściekłości i mówi, pozbędę się nie tylko Mordochaja, pozbędę się całego ludu, wszystkich Żydów. Zwróćcie uwagę na to, co znajdujemy w Księdze Estery 3, od 8 do 9. Wtedy rzekł Haman do króla Asferusa. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów. We wszystkich prowincjach twojego królestwa, teraz zauważcie, czego dotyczy spór, mający co? O, a mówimy o narodzie żydowskim. Mający inne prawa niż wszystkie ludy. A ponieważ ich prawa są inne, do czego on tutaj nawiązuje? Do klękania i oddawania pokłonu, prawda? Oddawania czci. Zatem jest napisane, mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich. To też nie jest rzeczą korzystną dla króla takich pozostawić. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie napisany dekret, że co? Że mają być wytępieni. Rozumiecie już? Czy w tej historii jest jakaś wierna resztka? Kim jest wierna resztka? Mordochaj i Żydzi. Czy mają wrogów? Haman i jego żona. Nie mamy czasu rozmawiać o jego żonie. Ale jego żona była prawdziwym prowodyrem za kulisami. Czy Mordochaj i jego lud przechodzą ciężki czas ucisku i kryzysu? Przeczytajmy o tym w Estery 4:3. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz króla i jego dekret, nastała u Żydów co? Wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Czy słyszycie mękę i udrękę ludu, gdy przechodzą przez ten czas ucisku, kiedy ogłoszono przeciwko nim wyrok śmierci? Czy wiara ludu Bożego zostanie teraz ciężko wypróbowana? Oczywiście. Czy Bóg zwlekał z interwencją, aby ich uwolnić? Wszystko, co musicie zrobić, to przeczytać historię Estery. Bóg mógł ich natychmiast uratować. Ale ma miejsce cała seria wydarzeń, podczas gdy został wydany wyrok śmierci. Jest wiele wydarzeń, które podejmuje Bóg, aby ostatecznie wybawić swój lud. Nie wybawia ich od razu, ale pozwólcie, że was zapytam. Czy on w końcu interweniuje i wybawia swój lud od pewnej śmierci? Pozwólcie, że przeczytam wam tę wypowiedź, Ellen White. Oto, co napisała w 5 tomie swoich świadectw, strona 450. Dekret, który ma być wydany przeciwko ludowi Bożemu w czasie końca, będzie bardzo podobny do tego, który został wydany przez Asferusa przeciwko Żydom w czasach Estery. Czy w takim razie musimy studiować Księgę Estery? O tak, zdecydowanie. Perski edykt powstał ze złej woli Hamana do Mordochaja.
Nie, żeby Mordochaj wyrządził mu jakąś krzywdę, lecz odmówił okazania mu szacunku, który należy się tylko Bogu. Czy była to kwestia oddawania czci? Z pewnością tak. Decyzja króla przeciwko Żydom została zabezpieczona na podstawie fałszywych zeznań i przewrotnych donosów na ten osobliwy lud. Czy przy końcu czasu lud Boży będzie przedstawiany w fałszywym świetle? Poczytajcie sobie to, co Biblia i Duch Proroctwa mają do powiedzenia o końcu czasu. Pisze ona dalej, szatan wszczął plan, aby oczyścić ziemię z tych, którzy zachowali znajomość prawdziwego Boga. Lecz jego spiski zostały zniweczone przez przeciwną moc, która króluje wśród synów ludzkich. Aniołom mającym przewyższającą moc rozkazano chronić lud Boży. I spiski jego przeciwników odwróciły się przeciwko nim samym. A teraz zastosowanie do naszych czasów. Świat protestancki widzi w małej grupie zachowującej sabat Mordochaja w bramie. Jego charakter i zachowanie wyrażające szacunek dla prawa Bożego jest nieustannym wyrzutem dla tych, którzy odrzucili bojaźń Pana i depczą jego sabat. Niepożądany intruz musi być jakimś sposobem usunięty z drogi. Rozumiecie to? Zatem zapytam was, czy wszystkie elementy, o których mówiliśmy, znajdują się w tej historii? Oczywiście. Wiecie, najpiękniejsza część wszystkich tych historii to ostateczne wybawienie. Bóg ma ostatnie słowo. On wybawia tych, którzy w Niego wierzą, tych, którzy Mu ufają. Ale najwspanialszy przykład tych elementów w Biblii, o których mówiliśmy, to doświadczenie Jezusa. Doświadczenie Jezusa ma wszystkie te wspólne mianowniki, które opisaliśmy. Wierna resztka w tym przypadku to sam Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus pod koniec swojego życia miał bardzo wielu wrogów, którzy chcieli Go zabić? Och, możemy tylko wspomnieć o szatanie, możemy wspomnieć o Judaszu. Możemy wspomnieć o Kajfaszu, przywódcach religijnych, Sadyceuszach, Herodianach, którzy podżegali ludzi do pozbycia się Jezusa. Czy Jezus przeszedł ciężki czas ucisku i udręki z powodu prześladowań ze strony Jego wrogów? Oczywiście. Zwróćcie uwagę na Mateusza 26:37. Jezus, gdy jest w Getsemane, mówi, moja dusza jest niezmiernie, co? Zasmucona, aż do śmierci. I jak pamiętacie, w ogrodzie Getsemane 3 razy wznosił modlitwę do swojego ojca, mówiąc, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie, bo muszę wypić kielich twojego gniewu, ponieważ noszę na sobie grzechy świata. Niech mnie ten kielich ominie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. A Biblia mówi, że się pocił wielkimi kroplami krwi z powodu udręki i czasu ucisku, przez który przechodził. A potem Jezus, kiedy był na krzyżu, wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest czas ucisku Jezusa. Swoją drogą, ten czas ucisku jest żywo opisany w Hebrajczyków 5:7. Tutaj jest napisane, co następuje. On za dni swego ciała zanosił modlitwy i usilne prośby. To się działo w Getsemane. Zanosił modlitwy i usilne prośby z czym? Z silnym wołaniem i ze łzami do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Ellen White opisuje udrękę Jezusa i jak Jezus był w stanie odnieść zwycięstwo w tym strasznym czasie ucisku. Pisze ona w życiu Jezusa, strona 545, wśród ciemności, pozornie opuszczony przez Boga. Chrystus wypił do dna kielich ludzkiej niedoli. W tych strasznych godzinach wielkim oparciem była dla Niego, co? Aprobata udzielona Mu przez Ojca. Innymi słowy, miał doświadczenie z przeszłości, które wzmocniło Go w tej próbie. Znał Go dobrze, pojmował Jego sprawiedliwość, miłosierdzie i wielką miłość. Łączyła Go z Nim wiara, a największą Jego radością było posłuszeństwo boskiej woli. I gdy w pokorze oddał się Bogu, poczucie utraty łaski Ojca minęło. Przez wiarę Chrystus co? Zwyciężył. Jezus nie polegał na swoich uczuciach i emocjach w czasie ucisku.
Czuł się oddzielony od ojca. Czuł ciężar grzechu. Myślał, że ciężar grzechu był tak ciężki, że już nigdy więcej nie zobaczy twarzy swojego ojca, a jednak zaufał obietnicom swego ojca. To właśnie Biblia nazywa wiarą Jezusa. Zapytam was, czy było opóźnienie interwencji ojca w celu wybawienia Jezusa? Czy Jezus umarł? Tak czy nie? Oczywiście umarł. Czy jego ojciec wybawił go od śmierci? Nie, było opóźnienie. Czy ojciec ostatecznie wybawił go od śmierci? Tak, ale było opóźnienie. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, co znajdujemy w Hebrajczyków 5:8. Dlaczego Bóg pozwolił Jezusowi przejść tę ciężką próbę? Jest powiedziane w Hebrajczyków 5:8, w następnym wersecie po tym, który właśnie przeczytaliśmy. I chociaż był kim? Synem. Nauczył się czego? Posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Co zatem się dzieje, kiedy przechodzimy przez tę próbę? Uczymy się posłuszeństwa, zaufania Bogu, wiary w Boga, aby mieć bezwarunkową ufność w Bogu, aby nic na świecie nie mogło zachwiać naszej ufności w Niego. Zapytam was, chociaż było opóźnienie i wyglądało na to, że Bóg nie odpowiedział Jezusowi, bo zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił, a potem umarł. Zatem jest opóźnienie. Jak długo ono trwało? Trwało ono od piątku po południu, około godziny 15, do bardzo wczesnego ranka pierwszego dnia tygodnia. A zatem czy po opóźnieniu Jezus został wybawiony przez swojego Ojca? Oczywiście. Zwróćcie uwagę na tę wypowiedź Ellen White, która znajduje się w Youth Instructor z 2 maja 1901 roku. Jest tam napisane: ten, który umarł za grzechy świata, miał pozostać w grobowcu przez wyznaczony czas. Przebywał w tym kamiennym więzieniu jako więzień boskiej sprawiedliwości. Wow, był w grobie więźniem boskiej sprawiedliwości i był odpowiedzialny wobec sędziego wszechświata. Kto był sędzią wszechświata? Bóg Ojciec. Niósł na sobie grzechy świata i jedynie Jego Ojciec mógł go uwolnić. Co byłoby synonimem słowa uwolnić? Wybawić, zgadza się? Jedynie Jego Ojciec mógł go wybawić. Wiem, że niektórzy myślą o Jana 10:17-18, gdzie Jezus mówi: mam moc oddać życie i mam moc, by je znowu odzyskać. Problem polega na tym, że ludzie nie czytają pełnych dwóch wersetów. Zwróćmy uwagę na Jana 10:17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, mówi Jezus, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Zatem On kładzie swoje życie i bierze je ponownie. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. A potem on mówi: mam moc, co jest złym tłumaczeniem. To nie jest słowo dunamis. Skąd mamy słowo dynamit? To jest słowo exocesja, co naprawdę powinno być przetłumaczone jako władzę. Mówi zatem: mam władzę dać je i mam władzę znowu je odzyskać. Dlaczego Jezus miał władzę oddać swoje życie i znowu je wziąć? Czy to było z Niego, czy też dlatego, że dostał pozwolenie od swojego Ojca? Przeczytajmy ostatnią część wersetu 18. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Zatem co się stało pierwszego dnia tygodnia? To, że Jezus był więźniem boskiej sprawiedliwości. Ojciec zsyła dwóch aniołów. Jeden z nich odsuwa kamień i siada na tym kamieniu. A drugi anioł stoi przed grobem i mówi: Synu Boży, Twój Ojciec wzywa Cię. A potem Jezus wychodzi z grobu dzięki życiu, które jest w Nim. Ale to Jego Ojciec upoważnił Jezusa, aby ponownie wziąć własne życie. Mówi: taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Czy Jezus został więc wybawiony przez Ojca? Z całą pewnością został wybawiony. To jest piękne. A czy wiecie, że powtórzymy historię Jezusa? Posłuchajcie tej wspaniałej wypowiedzi Review and Herald z 14 kwietnia 1896 roku. To naprawdę przyprawia o gęsią skórkę, przynajmniej mnie. Zwodnicze moce ciemności połączą się z tymi ludzkimi agentami, którzy poddali siebie pod panowanie szatana, i wtedy powtórzą się te same sceny. Słuchajcie, powtórzą się te same sceny, które miały miejsce przy przesłuchaniu, sądzeniu, odrzuceniu i ukrzyżowaniu Jezusa. Czy przejdziemy przez podobny proces? Tak. I zauważcie, jak to będzie wyglądało. Przez poddanie siebie szatańskim wpływom ludzie zamienią się w biesy.
to znaczy demony, i ci, którzy zostali stworzeni na obraz Boży i uformowani po to, aby czcić i wychwalać swojego Stwórcę, staną się mieszkaniem smoków. W ten sposób szatan ujrzy w odstępczej ludzkości swoje arcydzieło zła, czyli ludzi, którzy odzwierciedlają jego własny obraz. Właśnie przez to przejdzie lud Boży. Dlatego mogę was zapewnić, że Jezus tak po prostu nas nie zostawi. Duch Święty zostanie zabrany od ostatecznie niepokutujących, ale Duch nie zostanie odebrany ludowi Bożemu, ponieważ nigdy by nie przeżył. Zapytam was zatem, czy na końcu czasu będzie pokolenie, które możemy nazwać wiernym pokoleniem? Oczywiście. Apokalipsy 13:10 mówi, tu są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają co? Wiarę Jezusa. A w Apokalipsy 13, bo teraz cytowałem 14:12, Apokalipsy 13:10 mówi, tu jest cierpliwość świętych, a potem mowa jest o tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. I tu jest wytrwałość lub cierpliwość świętych. Najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego Bóg dopuści, aby Jego lud musiał przejść przez ten ciężki czas ucisku? Dlaczego ich po prostu nie oszczędzi, nie zabierze ich ze świata przed uciskiem, jak wierzy większość chrześcijan? Myślę, że najlepsze wyjaśnienie można znaleźć w historii Hioba. Pamiętacie historię Hioba? Miała miejsce rada w niebie. Wszyscy przedstawiciele wszechświata przyszli stanąć przed Panem. I oczywiście szatan przyszedł, reprezentując planetę Ziemię, ponieważ zanim Jezus umarł na krzyżu, szatan był księciem tego świata. Jezus powiedział, ale zostanie wyrzucony, kiedy umrę. A zatem Bóg z dumą mówi do szatana, skąd przychodzisz? Przychodzę z ziemi, właśnie patrolowałem moje terytorium. A Bóg mówi, czy widziałeś mojego sługę Hioba? Mieszka na twoim terytorium, ale jest moim sługą. A diabeł mówi, oczywiście, to twój sługa, otoczyłeś go, chronisz go. Zapewniłeś mu powodzenie, nie pozwalasz mi go dotykać, ale jeśli pozwolisz mi go dotknąć, zobaczysz, że ci służy tylko dla chlebów i rybek. On ci służy dla własnych korzyści, a nie dlatego, że cię kocha. Gdybyś pozwolił mi go wypróbować, bluźniłby ci prosto w twarz. A co by się stało, gdyby Bóg powiedział, nie wierzcie mu, on jest kłamcą? Gdyby powiedział to przed Radą Niebiańską, niebiańska rada powiedziałaby, cóż, kto wie? Zatem Bóg mówi do szatana, proszę bardzo, rób co chcesz, zabierz mu co chcesz. Znacie tę historię, diabeł wychodzi, zabiera Hiobowi wszystko, przepadł cały jego materialny majątek. A po tej próbie powiedział, Bóg dał i Bóg zabrał. Miał w połowie rację, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Nie zgrzeszył przeciwko Bogu, nie bluźnił przeciwko Bogu. Czy zatem diabeł źle wypadł przed Radą Niebiańską? Przed wszystkimi przedstawicielami Wszechświata? O, bardzo źle. Za to Bóg wypadł dobrze. Widzicie, Hiob służy Bogu, nawet jeśli Bóg wycofuje swoją ochronę. Zatem w niebie odbywa się drugie spotkanie i Bóg mówi, czy widziałeś mojego sługę Hioba? Pomimo tego, że zwróciłeś mnie przeciwko niemu, nadal zachowuje swoją prawość. Och, mówi diabeł, oczywiście, bo nie pozwoliłeś mi go dotknąć. Jeśli pozwolisz mi go dotknąć, to zobaczysz, że służy ci tylko dla chlebów i rybek. Z powodu własnych korzyści, a Bóg mógł powiedzieć, nie, już widzieliście, on jest kłamcą. Niebieska rada mogła pomyśleć, no cóż, może on ma rację. Tak więc Bóg mówi, możesz go dotknąć. Nie chcę, żebyś go zabijał, bo jeśli go zabijesz, próba się skończy, ale zrób mu co chcesz, tylko go nie zabijaj. Zatem diabeł wyszedł i dotknął Hioba okropnymi wrzodami. Od czubka głowy do podeszwy stopy. Musiał się drapać skorupą. Potem jego żona go opuszcza. Jego żona mówi, przeklinaj Boga i umrzyj. Tak powiedział diabeł, więc ona staje się narzędziem diabła. A potem jego trzej przyjaciele przychodzą pocieszyć Hioba i stają się jego oskarżycielami. Wszystko obróciło się przeciwko Hiobowi. Przechodzi przez ciężki, straszny czas ucisku. Stracił cały swój dobytek, stracił wsparcie swojej żony, stracił wsparcie swoich przyjaciół, stracił zdrowie. Narody plują mu w twarz. Możecie to przeczytać w Księdze Hioba. Wszyscy, którzy wcześniej go kochali, teraz go nienawidzą. Nie ma nikogo. Jeśli czytacie, począwszy od rozdziału 3 aż do rozdziału 38, przekonacie się, że Hiob czuje, jakby nawet Bóg go opuścił.
We wszystkich tych rozdziałach, od rozdziału 3 do 38 Hiob mówi, gdzie jesteś? Wiem, że gdybym mógł wstąpić przed Twój tron, do Twojego tronu sprawiedliwości, oddałbyś mi sprawiedliwość, wysłuchałbyś mojej sprawy i wydałbyś wyrok na moją korzyść. Co się ze mną dzieje? Byłem wierny, używałem swoich dóbr, aby pomóc biednym, byłem człowiekiem rodzinnym, miałem nabożeństwo z moimi dziećmi. Co się dzieje? Dlaczego Ty, mój najlepszy przyjacielu, opuściłeś mnie? A Bożą odpowiedzią jest milczenie. Czy jest jakieś opóźnienie w tej historii? Opóźnienie trwa od rozdziału 3 do rozdziału 38. I wreszcie Bóg usłyszał wystarczająco dużo. Dlatego w rozdziale 38 mówi do Hioba: teraz bądź cicho, ja będę mówił. A potem Bóg zaczyna opisywać swoją wielkość w stworzeniu w rozdziale 39 i 40. I muszę się streszczać, ponieważ czas dobiega końca. W rozdziale 41 Bóg pokazuje Hiobowi stworzenie zwane Lewiatanem, które jest opisane w rozdziale Izajasza 27:1 jako wąż i smok. Innymi słowy, to Lewiatan był tym, który powodował wszystkie problemy Hioba. A Hiob mówi teraz: ach, teraz wiem, skąd wzięło się to całe cierpienie. To nie ty byłeś przyczyną. I teraz Hiob mówi: żałuję w prochu i popiele za żądanie odpowiedzi i wyjaśnienia powodu mojego cierpienia. A Biblia mówi, że Bóg dał Hiobowi dwa razy więcej niż miał wcześniej. Pozwólcie, że zapytam, kto wypadł dobrze w całej tej historii? Bóg. To Bóg jest oskarżany. Czy Hiob oczyszcza Boga z zarzutów? Z pewnością tak. Niebiański wszechświat mówi, Hiob służy Bogu, ponieważ kocha Boga i ufa Bogu bez względu na to, ile nieszczęść może nadejść. Bóg ma rację, a szatan się myli. Bóg dopuści, aby Jego lud przeszedł przez czas ucisku, aby złożyć tym samym wielkie oświadczenie wobec wszechświata, że Bóg ma ludzi, którzy mówią: choćbym je zabił, ja Mu ufać będę. Ludzi takich jak trzej młodzieńcy, którzy powiedzieli: nawet jeśli wrzucisz nas do pieca i zostaniemy spaleni żywcem, nadal jesteśmy sługami prawdziwego Boga. Wszechświat zobaczy, że to możliwe, aby być lojalnym Bogu, ponieważ kochasz Boga bez szukania własnej korzyści. Jest też drugi powód, a mianowicie, że charakter Hioba został oczyszczony w tej próbie. W Hioba 20:3:10 Hiob powiedział: kiedy Bóg mnie doświadczy, wyjdę czysty jak co? Jak złoto. Izajasza 48:10 Bóg mówi: oto wypławiłem cię, ale nie jak srebro, wypróbowałem cię w czym? Ellen White nawiązuje do tego, gdy mówi: ucisk będzie wielki u tych, którzy będą przechodzić czas trwogi. Wydawać się będzie, że ogień doświadczeń niechybnie strawi wiernych. Nawiązuje tu ona do Daniela 3. Lecz Pan przepławi ich jak złoto w ogniu. Miłość Boża do Jego dzieci będzie w czasie ucisku tak samo silna i troskliwa, jak w słonecznych dniach ich pomyślności. Potrzeba jednak, aby przeszli przez ogień prób, by wszystko, co w nich jest ziemskiego, zostało spalone, aby byli doskonałym odbiciem Chrystusa. A zatem, moi drodzy, w tych właśnie czasach względnego spokoju musimy nauczyć się ufać Bogu, ponieważ nadchodzą wielkie próby. A jeśli nie będziemy mocni w naszej wierze w Boga teraz, to nigdy nie będziemy niewzruszeni w czasie ucisku, który już wkrótce nadejdzie.